Doberek, jesteś graczem powracającym albo nowym i nie wiesz, jak się odnaleźć w Destiny? Dobrze trafiłeś. Nikt z nas nie wie. Ja jestem Strzybor, a dziś omówimy podstawy Destiny 2. Jeśli chcecie więcej takich materiałów z Destiny, pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i komentarz. Zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że sama podstawa gry jest darmowa. Niestety jest ona bardzo ograniczona. Destiny ma 3 dodatki. Forsaken, Shadowkeep i Beyond Light. Aktualnym dodatkiem jest Beyond Light. Żeby grać na nim, nie musicie mieć wcześniejszych dodatków. Jednakże oprócz dodatków, Destiny ma jeszcze Season Passa, który daje dodatkowe nagrody, nowe aktywności oraz fabułę. Ja zalecałbym kupić Beyond Lighta oraz Season Passa. Resztę możecie dokupić później. Jak już poradziliśmy sobie z zakupami, czas na stworzenie postaci. W Destiny mamy 3 klasy. Są to Tytan, Łowca i Czarownik. Każda z nich różni się od pozostałych gameplayem, ale jest to kwestia tylko umiejętności oraz poruszania się. Każda klasa może używać tych samych broni, każda z nich nadaje się na endgame'owe aktywności i tak naprawdę od was zależy, kim chcecie być. Tytan jest kimś w rodzaju tanka, ma po trochu umiejętności ofensywnych i defensywnych. Tworzy ściany, a jego skok to coś a la limitowany plecak rakietowy. Łowca charakteryzuje się dużą ilością umiejętności ofensywnych. Ma też swój unik oraz potrójny skok. Czarownik ma umiejętności supportujące drużynę. Stawia studnię, która leczy każdego, kto w niej stoi. Szybuje lub teleportuje się zależnie od ustawień. Dalej mamy 3 rasy. Ludzi, przebudzonych oraz Exo. Rasy nie wpływają na cokolwiek. Po stworzeniu postaci zaczynacie jako nowonarodzony strażnik. Wcześniej wasza postać była martwa, a wskrzesił was duch. Będzie on waszym towarzyszem w Destiny. Możecie go przywołać wciskając tab. Tam pojawi się menu, z którego możecie przywołać pojazd, zdobywacie go po kilku misjach w tutorialu, powrócić na orbitę, otworzyć nawigator oraz zobaczyć cele zaznaczonych misji i wasze zlecenia. Teraz wchodzicie w tutorial, gdzie nauczycie się podstaw ruszania się, używania umiejętności oraz dostaniecie broń. Wasze zdolności niezależnie od klasy to rzut granatem, umiejętność w walce wręcz, umiejętność klasowa i super zdolność. Wszystkie można modyfikować na ekranie pod klasy. Zależnie też od wybranego żywiołu będą one działać inaczej. Żywiołów mamy aktualnie 4. Są to Void, Arc, Solar i Staza. Void to ciemna energia, nie mylić z ciemnością. Arc jest to elektryczność, Solar to ogień, a Staza to lód i jest ona dostępna dopiero po kupieniu Beyond Light i skończeniu kampanii. Co do samej walki, białe liczby to trafienia zwykłe. Są też precyzyjne trafienia, które pokazują się jako żółte. Zadaje się wtedy więcej obrażeń. Musicie strzelać w słabe punkty, takie jak na przykład głowa, żeby zadawać precyzyjne obrażenia. Przeciwnicy mają czerwone, pomarańczowe i żółte paski życia. Na czerwone pasuje wszystko, na pomarańczowe lepiej działa broń energetyczna i ciężka. Przeciwnicy z żółtym paskiem życia to bossowie. Dodatkowo przeciwnicy czasem mają tarczę, którą trzeba zbić zanim zaczniemy go tłuc. Zbijając tarczę odpowiadającym jej żywiołem, zbijamy ją szybciej. I na sam koniec, jeśli przeciwnik straci dużo życia i podświetli się na złoto, możecie wykonać atak kończący klikając G. Mamy 3 rodzaje amunicji, wyglądają one tak. Biała jest amunicją główną, zielona to specjalna, a fioletowa dotyczy broni ciężkiej. Rodzaj amunicji, który jest potrzebny do danej broni, możecie zobaczyć na ekranie postaci, gdy najedziecie myszką na daną broń. Oraz na waszym HUD-zie, o tutaj. Może zdarzyć się tak, że zginiecie podczas walki. Normalnie będziecie mogli powstać w ciągu kilku sekund. Są jednak strefy z ograniczeniem ożywiania. Zawsze są takie na bossach. Wtedy, jeśli zginiecie, a jesteście sami, to musicie całą walkę powtórzyć. Jeśli jesteście w drużynie, to dalej ktoś może was podnieść. W następnym filmie omówimy sobie aktywności. Jeśli podobał wam się film, pamiętajcie o subie, lajku i komentarzu. Mówił do was Strzybor. Do zobaczenia.